Czym jest liberalizm? Według zgodnej opinii uczonych, liberalizm jest takim nurtem myślowym, zrodzonym oczywiście na płaszczyźnie filozofii, która jest taką nauką fundamentalną. Spośród wszystkich nauk ona właśnie określa niejako ten istotowy charakter myśli ludzkiej i właśnie także tutaj można powiedzieć, że z pozycji filozoficznej liberalizm jest, można go określić z jednej strony jako światopogląd, czyli to jest taki trend myślowy, który rości sobie pretensje przedstawienia całościowej wizji świata, a z drugiej strony liberalizm traktuje się jako pewien rodzaj religii, w której kategorią najważniejszą jest kategoria wolności. Z tej kategorii wyprowadza się właściwie wszystkie tezy. Na tej kategorii opiera się wszystkie akty myślenia czy działania liberalistycznego w tym nurcie myślenia. I oczywiście wolność pojęta jest wtedy jako kategoria, która staje się celem samym w sobie. Czasami jest tak, że my sprowadzamy ten liberalizm tylko do kategorii ekonomicznych i myślimy, mówiąc o liberalizm, o wolnym rynku, zupełnie odbiegając od tych założeń filozoficznych, od tego, co stoi u podstaw tutaj pewnego myślenia, pewnego kierunku myślenia i widzenia świata. I wydaje mi się, że warto sięgnąć głębiej. I zanim postawimy pytanie, czy to dobrze, czy to źle, prawda? Czy to w tym kierunku można, czy nie należy iść? Co wiąże się z liberalizmem? Jakie on niesie za sobą następstwa? Wydaje mi się, że już z tej wstępnej, bardzo szkicowej próby określenia definicji liberalizmu jako pewnego trendu myślowego, bardzo mocnego, osadzonego historycznie właśnie w wiekach XV, a głównie XVI. I tutaj właśnie to, co staram się niejednokrotnie podkreślać, że rzeczywiście takim głównym motorem wszystkich nurtów liberalistycznych świata stała się niestety reformacja Lutra i Kalwina. A więc od strony historycznej tutaj należy ją umiejscowić, dlatego że jednym z najważniejszych pytań tamtych wieków było rzeczywiście pytanie o wolność. Kim jest człowiek? Czy jest wolną istotą? Bo przecież tak pojęto człowieka w nurtach właśnie myśli chrześcijańskiej. I oczywiście, że myśl chrześcijańska i ta starożytna, i średniowieczna z tą wielką scholastyką, z tymi wielkimi uczonymi na czele ze świętym Tomaszem z Akwinu, oni ukazali, że oczywiście, że człowiek jest wolny, ale człowiek, ponieważ nie jest bytem samym ze siebie, czyli nie jest kreatorem swojej bytowości, w związku z tym właśnie, że pochodzi od Boga jako absolutnej wolności. I tylko Bóg jest pojęty jako w tej myśli chrześcijańskiej, opartej na Biblii, na objawieniu w Jezusie z Nazaretu, tylko Bóg jest absolutnie wolny i w Nim właśnie wolność i konieczność, czyli z jednej strony absolutna wolność, a z drugiej strony to absolutne uporządkowanie wolności, czyli absolutne prawo. To wszystko jest jednym bytem i to nam się poprzez różne ruchy heretyckie, które rozsadzały tę myśl i samo chrześcijaństwo i dzieliły Kościół, to wszystko doprowadziło także do rozpadu tej wielkiej syntezy w rozumieniu Boga, człowieka i świata jako Boga, jako absolutnie wolnego kreatora, stwórcy, który ze swojej absolutnej wolności, wypełnionej miłością, wieczną miłością, Bóg myśli i stwarza człowieka i cały wszechświat. I oczywiście całe zastępy aniołów.
I w związku z tym właśnie proszę zauważyć, że z uwagi na to, że reformacja zanegowała tę wolność Boga objawionego, zagospodarowaną absolutnie przez miłość, prawdę, dobro, sprawiedliwość, rozpadła się koncepcja Boga jako z jednej strony absolutnie wolnego i absolutnie miłującego, a z drugiej strony jako Boga, który jest absolutną prawdą i absolutnym prawem, czyli porządkiem, ładem. I właśnie tutaj zapytano wtedy, Luther z Kalwinem zapytali, to dobrze, to dlaczego nam się to wszystko rozpada? Z jednej racji człowiek traci wolność w relacji do Boga, ponieważ Bóg jest sprzecznością. Czyli Bóg jest dobry i zły, czyli jest miłością i nienawiścią jednocześnie. I dlatego też Luther stwierdził w nauce o predestynacji, radykalnie różnej od nauki o predestynacji Augustyna, świętego Augustyna, chociaż wielu uczonych, teologów czy filozofów powołuje się i stawia tezę, że Luther kontynuuje naukę o predestynacji, którą święty Augustyn rozpoczął. Całkowicie jako filozof radykalnie nie podzielam tej tezy. To są dwa całkowicie inne systemy teologiczne i filozoficzne, jeśli chodzi o rozumienie i wolności, i nauki o predestynacji, dlatego że dla Augustyna Bóg jest absolutną miłością i zarazem absolutną prawdą i absolutną sprawiedliwością. W związku z tym dla Augustyna nie może być pytania o to, czy Bóg może na przykład przeznaczać kogoś, nawet jeśli by czynił dobro, do piekła, do zła, czy też tego, który by czynił zło, do nieba, tak jak powiedział Luther. I właśnie, i tutaj pojawiła się, tutaj wydaje mi się, osobiście twierdzę i potrafię wiele racji przedstawić, teoretycznych, że tutaj jest główne ognisko i motor, główne źródło tych różnych form liberalizmu, z którymi ma cała nowożytność do czynienia. Od XVI wieku poprzez te ruchy liberalistyczne w Anglii, Francji, w ogóle w Europie i w Stanach Zjednoczonych i na świecie, z którymi mamy dzisiaj także do czynienia. A z drugiej strony to, co ojciec Piotr wspomniał, że dlaczego mówi się na przykład często tylko o liberalizmie ekonomicznym, dlatego, że nie myśli się systematycznie. Duch ludzki jest systematyczny. To znaczy, jeśli pojawia się w nim pewna idea, na przykład o tym, że Bóg jest absolutną prawdą i miłością, jak to się stało w nurcie myślenia chrześcijańskiego w starożytności i w średniowieczu, to wtedy, proszę zobaczyć, zbudowano wielkie systemy myślowe, wspaniałe. Kultura była niezwykle dynamiczną, tak wspaniałą, że dzisiejsza kultura, jeśli chodzi o rzeźbę, czy architekturę, czy muzykę, to może tylko śnić o tych dziełach, których dokonano w tamtych wiekach. Dlaczego? Z pozycji tej niezwykłej, wiecznej syntezy Boga jako właśnie kreatora absolutnie wolnego i jednocześnie absolutnie uporządkowanego, prawda i absolutna miłość. I tutaj właśnie w liberalizmie pojawiło się we wszystkich nurtach liberalistycznych, jeśli się im dokładniej przyjrzymy. Chodzi w gruncie rzeczy przy pytaniu o Boga, a to jest najważniejsze, o negację Boga objawienia chrześcijańskiego. I nawet jeśli John Locke, który wyrósł z tego nurtu protestantyzmu angielskiego, czy Berkeley, czy inni myśliciele, czy Adam Smith, ale bardziej z nurtu kalwińskiego protestantyzmu, proszę zobaczyć, że nawet ci myśliciele, ci liberałowie, którzy twierdzą, że wprawdzie Bóg istnieje i że świat jest uporządkowany na sposób Boga, tylko że ci myśliciele nie mieli teoretycznego, uznali
na fundamencie ich religii kalwińskiej lub anglikańskiej, czy w ogóle protestanckiej, uznali, że nie ma się dostępu do tego Boga. Że wierzy się jakoś, że On jest dobry, ale nie mogę tego ani teoretycznie, ani praktycznie udowodnić. Stąd też wydaje mi się, że w liberalizmie, także i tym współczesnym, we wszystkich jego nurtach, mamy do czynienia albo z totalną negacją Boga objawienia chrześcijańskiego, albo z częściową.